jesteśmy w Holandii. Na zlecenie jednego z naszych klientów przyjechaliśmy tutaj oglądnąć Suzuki Grand Vitara z 2002 roku, 2.0 benzyna w automacie. Zadanie mam oglądnąć to auto, jeżeli to auto się nadaje, mam je kupić i przywieźć dla jednego klienta z Krakowa. Kolega właśnie poszedł po klucze i zaraz będziemy patrzeć to auto. Tu w tym salonie Suzuki jest też parę staroci takich ciekawych, na przykład taka Vespa. Nie wiem, ile to jest warte, nie mam pojęcia, wiem, ile tu kosztuje. Tu kosztuje 1500 euro. 86 rok. 11 tysięcy kilometrów. Tutaj taki autko jak Austin. 3450 euro. Nie mam zielonego pojęcia, ile to jest warte. Pewnie gdzieś tyle. No. Widać, że auto jest odrestaurowane. Tutaj taki sam Austin. Ten kosztuje 3250. Suzuki Coupe. Pierwszy raz w życiu widzę coś takiego. Pierwszy raz w życiu. 81 rok. 4000 euro. Nie widziałem czegoś takiego nigdy. Ile tu ma kilometrów przejechane? 53 tysiące. Tu następny jakiś wielorazy. Też takie Suzuki, tylko z super dachem. Silnik z tyłu, chyba tak, bo tu na pewno. No zobaczcie, ile z tyłu miejsca jest na nogi. Nic. Nie wiem, co w ogóle to siedzenie z tyłu. No i czekamy na odpowiedź klienta, czy po prostu się decyduje na to Suzuki Grand Vitara, czy jedziemy następną zobaczyć, choć wątpię, żeby ta następna jest trochę tańsza, ale wątpię, żeby była w takim stanie jak to auto. Najbardziej klientowi zależy po prostu na, jak to w samochodach terenowych, napędy i rama, nie? No tutaj sprawdzaliśmy, jeździliśmy po placu, napędy działają, reduktor działa, no a rama to widzieliście, w takim stanie jest. Stan idealny po prostu, jak na auto, które ma 17 lat, to nie za bardzo jest się do czego doczepić. Wiadomo, gdzieś tam otarcia czy coś, wiesz, no tutaj na tym buczniku jest. Dobra, zaraz się okaże, no czekam na telefon, okaże się, czy auto będzie ładowane na lawetę i jechało do nowego właściciela, czy jeszcze tutaj zostanie. Tutaj jest ta Vitara, którą właśnie przyjechaliśmy oglądać. Auto naprawdę w bardzo ładnym stanie. Nie posiada. No? To da się na palec tutaj. Tak? No tylko to wrócili z tutaj. Za żadne pieniądze. Czego?
tak wygląda to auto. Ma cena i rocznik i co tutaj. Warto zwrócić uwagę, że ktoś poszukuje takiego. Zostało zakupione. Będzie jechało do klienta.